Gdybym ja sobie tego nie pisał, to ta gra jest nudna, jakby, a ja włożyłem masę pracy. Jakby, jak zrobić, żeby tego typu gra w ogóle była ciekawa, zjadliwa i żebym nie chciał rzucić telefonem po 10 minutach. Jak się wpisze banan, to Shapey wygeneruje 3D. Banana, 3D model, ale to nie będzie zdecydowanie najlepszy banan na świecie. Ten kierunek na pewno będzie coraz bardziej automatyzowany. Już teraz istnieją narzędzia, które umożliwiają bardzo dużą automatyzację i mega dobre wyniki osiągać. Pogadajmy o tym, jak wygląda przyszłość produkcji gier i produkcji w ogóle materiałów interaktywnych i audio, wideo. Jest coraz więcej nowych technologii, nowych sieci neuronowych, które umożliwiają generowanie kontentu innego niż tekst oczywiście. I wygląda na to, że prędkość rozwoju w tym zakresie będzie równie szybka jak w przypadku przetwarzania tekstu. I teraz już samo Midjourney, które w przeciągu półtora roku ostatniego zrobiło niesamowity postęp. No. Niesamowity. I było pierwszym takim zwiastunem tego, co... Co może być. Co może być, tak. Co będzie się działo. Pokazało, że tak, AI jest w stanie generować piękne rzeczy. A aktualnie mamy troszkę eksplozję, ponieważ jest DALL-E 2, jest Bing Image Creator, który jest oparty na DALL-E, ale jest bardziej rozbudowany. Jest Adobe Firefly, jest Stable Diffusion. To też fajne narzędzie. Tak, jest Stable Diffusion XL, za niedługo ma wyjść. Albo to też czytałem gdzieś już o tym. Tak, tak. Więc tego jest, jeśli chodzi o 2D, już teraz jesteśmy w stanie tworzyć rzeczy bardziej dokładne, piękniejsze niż człowiek często. Większość czasu nawet bym powiedział. Oczywiście w tych obrazach ciężko jest uzyskać dokładnie to, co chcemy. Ciężko jest wyciągnąć, że jak chcemy na przykład halabardę, która ma monitory na każdym zębie, na całej przestrzeni, to AI może nam stworzyć halabardę z doczepionym ekranem LCD. Z takimi bardzo abstrakcyjnymi albo nietypowymi pomysłami, koncepcjami ma problem, natomiast to jest prawdopodobnie kwestia czasu. Znacznie ciekawsze jest generacja modeli 3D, bo to jest niesamowicie trudny, skomplikowany temat, nad którym już same algorytmy, które mają przetwarzać modele 3D w jakiś określony sposób, praca nad tymi algorytmami trwa lata i dalej nie ma tak w pełni dobrych algorytmów do przetwarzania modeli albo do mocniejszych operacji na nich. Są podstawowe jakieś tam ucięcie werteksów, ale morphing albo latent space, tego typu pomysły, w ogóle rzeczy dopiero się pojawiają tak naprawdę. I teraz jednocześnie powstają startupy, które podobno mają AI, które potrafi generować modele 3D. Powstaje, to jest bardzo ciekawe, Shapey. Shapey to jest model od OpenAI, o którym prawie nikt nie słyszał, bo OpenAI go wypuścił, wgrał go na GitHuba, bez żadnych fanfarów, macie, bawcie się, my lecimy dalej. I rzeczywiście, jak się wpisze banan, to Shapey wygeneruje banana, 3D model, ale to nie będzie zdecydowanie najlepszy banan na świecie, co nie? To będzie bardziej taki pixel artowy, ale też właśnie powstają już startupy bazujące na tej konkretnej technologii, które, uwaga, biorą te kiepskiej jakości modele, ucinają jakoś jeszcze mocniej za pomocą istniejących algorytmów i robią z tego low poly. Okej, czyli niska jakość modelu. Dokładnie, taka stylizowana. I w taki sposób aktualnie twórcy gier sobie radzą z tym takim ograniczeniem jakości. Czyli wchodzę na scenę, drzewo, kamień, tak. I dostaję. Tak. Super. Ale wszystko będzie w low poly, tak. Nie? Wszystko będzie trójkąty, kwadraty, tego typu, ale będzie. No właśnie. Dwa lata temu nie mieliśmy czata. Nigdy, no właśnie. Wiesz, sekwencyjne generowanie tekstu było drewniane. No właśnie. A tutaj, wiesz, dajmy temu dwa lata znowu. Dokładnie, dajmy temu dwa lata. Ale co w przypadku
efektów specjalnych. To jest, wiesz, jakby ja patrzę, ja nie jestem graczem. Tak? Mhm. Moje gry, w które ja grałem, to albo jakieś RPGi typu Diablo, lub drużynowe jak Fallouty, ewentualnie strategie, tak? Mhm. Więc jakby tego typu gry robię i grałem, tak? I w jaki sposób na przykład mógłbym teraz, zakładając, że mamy super narzędzia, chcę stworzyć StarCrafta. Taką grę AAA na przykład chcę zrobić. No właśnie. I tutaj wchodzimy do tego, że gry wideo są niesamowicie skomplikowanym produktem. Powiedziałbym, że jednym z najbardziej trudnych do kwantyfikacji i do w ogóle przeciągnięcia od punktu A do punktu B, z tego względu, że ma to w sobie wszystkie najgorsze cechy tworzenia oprogramowania i nagrywania filmów. Okay. I jeszcze tworzenia albumów muzycznych. No tak, bo muszę mieć tą imersję. Tak. Zbudować imersję. Tak. I co najważniejsze, w gry musi się przyjemnie grać. Tak. To jest basic. Tak, musi być dobry feeling. Można mieć świetną grę z super fabułą, ale jeśli nie ma tego feelingu, ona będzie miała ocenę 6 na 10 i będzie uważana trochę za niedokończoną. Nieadekwatną do poziomu, który mógłby. Nie będzie miała tego wyrafinowania tego, tak, tej rzemiosła. Tak, dokładnie. Okej, a gdybyśmy założyli, że na przykład możemy mieć model, który dba o imersję. I tylko jest jedno pytanie, skąd wziąć dane? Skąd wziąć dane? I tutaj pomysł, który może się narodzić, jest taki, że weźmy graczy, dziesiątki tysięcy graczy. Gier. I każmy graczom grać w te gry, plus na przykład monitorujmy ich fale mózgowe. Tak, fale mózgowe, jakby wszystkie te cechy, żeby móc zebrać bazę danych dotyczących tego, że gry, które dostarczają takich doświadczeń, są imersyjne, są fajne, są fun, sprawiają nam fun. Oczywiście masz też różne typy graczy. Więc, no właśnie, więc tutaj można by było zrobić, od razu jest taki problem, że jeśli by taki model powstał, który mówiłby, że tutaj musisz dać tyle procent mocniejszego bossa, a tutaj tyle złota, to może być tak, że wyjdą gry, które są średnio zabawne dla wszystkich, ale nie no tak, są niesamowite. No właśnie. A tu widzisz, to w takim razie może kiedyś będzie firma, która będzie potrafiła zarządzać imersją, ale nie imersją ogólnie w grach, tylko na przykład właśnie w strategiach. Mhm. Czyli mam model wyuczony na klasykach jak Red Alert na przykład, aż do tych nowych RPGów, czy może turowej jak Civilization. Mhm. No to załóżmy, że w tych tytułach imersja graczy była duża, ta gra była dobra, tak? To jedyne, co trzeba było pokazać, to równie dużo gier złych. I powiedzieć, słuchaj, weź, jesteś agentem, grasz sobie w tych grach i w tych sobie grasz złych i po prostu, słuchaj, ta gra jest dobra, to sobie pograj, ta gra jest zła, to sobie pograj i teraz chcę stworzyć nową grę, która ma działać tak i powiedz mi, żeby była dobra. I tutaj się oczywiście pojawia hipoteza, tutaj się pojawia, tutaj się pojawia kolejny problem, czyli Abandonware i to, co się dzieje z grami po ich cyklu życia. 80%, jeżeli dobrze pamiętam, 80 albo 60% gier, które wyszły przed 2010 rokiem, są zagubione. Nie ma już instancji, nie da się ich uruchomić, nie da się ich znaleźć, kupić. Istniały serwisy, które gromadziły tego typu stare gry, ale są zamykane jednym po drugim. To była platformizacja. Platformizacja, subskrypcje i też copyrighty. No i teraz, wiesz, od razu się pojawia taki problem, że ilość tych danych jest mniejsza. Nie? Tak jak w przypadku tekstu, wideo, audio, ilość danych jest większa, to z powodu tego, jak specyficznym produktem są gry, ta ilość danych się jakby zmniejsza. I osobiście podejrzewam, że w przeciągu najbliższych lat poszczególne fragmenty i elementy tworzenia gier będą automatyzowane i jakby poszczególne role będą zastępowane sztuczną inteligencją. Już to się dzieje. Napisz dialog. Tylko daj mi scenariusz. Nawet nie napisz. Przyszedł do ciebie gracz, powiedział to, zareaguj.
i wygeneruj mowę. A od razu nas zaczyna. Od razu, to już, już rysta, tak. I od razu ci odpowiada przez model, nie jest scenariuszem. Super. Tak, i to już jest. To już jest i to już jest wdrażane w grach, więc to jest jakby narracje, dialogi mamy w dużej mierze ogarnięte. Story, scenariusze są. Grafikę 2D mamy bardzo dobrze ogarniętą w większości przypadków. Generowanie asetów teraz to... No właśnie, właśnie i tak i nie. Asety muszą do siebie pasować. To jest problem, który ja zauważyłem w Midjourney, że nawet jak zrobił Describe, tak, żeby on sprawdził, co to jest, to wtedy używając, wymieniając tylko niektóre słowa, które powinny na przykład zmienić chłopaka na dziewczynę na obrazku, to on potrafi zmienić jednak ten styl. I widać, że on to już nie są te same zdjęcia. Tak. Tak, więc to jest problem, który gdzieś tam, nie wiem, może znasz jakiś algorytm, który to rozwiązuje. Stable Diffusion Image to Image, ale to też nie jest idealne. No. I trudno jest zapanować nad tym. Dlatego właśnie bardzo się interesuję dragganem. Czyli w tym momencie mamy, powiedzmy, że mamy zestaw budynków w jakiejś 2D, jakieś tam budynki do gry. I jeden z nich w Midjourney zmieniliśmy tak, że nam się mega podoba. I teraz przekładamy ten styl za pomocą Stable Diffusion z tego jednego budynku do kolejnych, ale tutaj na przykład z powodu tego, że robiliśmy piekarza, a teraz robimy kuźnię, to jest, że na przykład jest za mały komin albo za duży komin. I jak to zedytować? My chcemy... tak, wyrzucasz do organa, masz komin, tutaj dodajesz coś innego i nagle wracasz, z powrotem nakładasz styl i masz lepszy aset. Dokładnie. Super. Przy czym draggun to jest, bo tego troszkę nie wyjaśniłem, to jest bardzo nowa, to jest połączenie nowej i starej technologii, polegające na tym, że możemy zaznaczyć dowolny punkt na obrazie i go sobie przeciągnąć i zostanie wygenerowane, na przykład jeśli chwycimy paszczę lwa i opuścimy ją w dół, no to lew będzie miał otwartą paszczę, a nie po prostu... Tak, albo otworzy paszczę, albo skieruje głowę na przykład. Tak, 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 tak. Więc, widziałem te gify właśnie. No, więc to jest bardzo fajna technologia, tylko tutaj dalej mówimy o grafice 2D. O 3D to, jak na ten moment wiemy, potrafimy tworzyć niskiej jakości modele i banany są topką naszej możliwości. Ja widziałem kiedyś odnośnie modeli 3D taki wykład gości, którzy projektowali drony i mieli Gana właśnie do generowania dronów i ich środowisko testowe, czy dron jest dobrze zaprojektowany, było drukiem 3D i tunelem aerodynamicznym. Czyli oni im się udało wtedy w tym Ganie, który po prostu kształtował, był tylko do dronów, został wytrenowany z tego, co pamiętam, na wszystkich stworzeniach latających i wszystkich maszynach latających. Tak? I wygenerował taki przestrzenny, ażurowy szkielet, nie ażurowy, Microsoftowy, tylko z dziurami, znaczy, tak? I miał prześmigła. Był 40% lżejszy, a jego konstrukcja była dwa razy bardziej wytrzymała, ponieważ był, wiesz, tak, przestrzennie ułożony. I tego typu mechanizm, ja myślę, że w to moglibyśmy dograć kiedyś taki odcinek odnośnie wykorzystania takiego Gana. Załóżmy, że mamy Gana, do którego mówi Gana Generative Adversary Network, czy coś takiego. GAN, tak? Mamy Gana, do którego możemy dać zadanie z wytwórstwa przemysłowego, jakby z rolnictwa przemysłowego i na przykład, słuchaj, potrzebuję 100. Taki, albo takiego taki, koloru, takiej wielkości. To jest ten sam mechanizm, który używasz w grach, prawda? Gdybyśmy chcieli, oczywiście 2D versus 3D, ale jak ty weźmiemy 3D, to ja wyciągam to i nagle mam z drukarką 3D. Tylko właśnie w tym momencie trzeba mieć bardzo dużą bibliotekę stołów. Tak, dużą bibliotekę stołów właśnie to chodzi. A skąd wziąć dużą bibliotekę statków kosmicznych? No, z Midjourney. Można z Midjourney, ale właśnie no, to będzie wtedy 2D, czyli chodzi nam o 3D. Potrzebujemy mieć modele jednak. A ilość modeli tego typu na internecie jest ograniczona, pomijając w ogóle copyrighty. Więc jest to takie, że ten kierunek na pewno będzie coraz bardziej automatyzowany. Już teraz istnieją narzędzia, które umożliwiają bardzo dużą automatyzację i mega dobre wyniki osiągać, ale takie prawdziwe, w pełni autonomiczne gry
to może być jedna z ostatnich rzeczy, która, którą jakby AI wygeneruje według mnie. Jedna z zakładamy, że tego feelingu, który dostarcza gry, ta imersja, spójność, spójność całej gry. Na ten moment tak, ale w przyszłości na pewno będzie to zmienione, ale ta spójność całej gry i tych wszystkich jej elementów, to będzie najtrudniejsze. Logikę, spoko. Działanie, fizykę. Myślę, to już spoko. Bez problemu, co nie? Dialogi też, ale żeby ona była spójna, żeby nie była jak losowo wygenerowana papka kawałek, wszystkich tutaj, gier. Tutaj kawałek. To będzie niesamowicie trudne do osiągnięcia, ale prawdopodobnie osiągalne. I jeszcze taka rzecz, która mi chodzi po głowie. Przyszłość gier może być zupełnie inna niż się spodziewamy, bo może być tak, że gry w takiej formie jak są teraz albo zostaną, albo wymrą, a zostaną zastąpione przez interaktywne doświadczenia generatywne. Okay. Czyli odpalamy aplikację. Swój stan, jakby do ciebie. Tak, na przykład taki świat i po nim chodzisz. Open world. Minecraft. Dokładnie, dokładnie. Jakby cały obraz jest generowany w locie. Nie ma żadnych modeli, nie ma żadnego 2D, nie ma nic, wszystko jest generowane w locie. Wszystkie dialogi są generowane w locie, a ty tylko piszesz scenariusz, że chcę być na Marsie, chcę być na Ziemi, chcę być w Królestwie Elfów. Ja czatem napisałem taką grę, że no. Jest gra tekstowa, oczywiście bez warstwy wizualnej, ale mamy grę turową, taką strategiczną jak Dungeons and Dragons, polegającą na rzuceniu kostką, czasem coś się uda, czasem nie, ale w świecie Ricka i Mortiego, nie wiem czy znasz serial. No, znam. To wiesz, możesz powiedzieć temu, tak naprawdę ta gra nie posiada granic. Bo on mi powiedzie, wiesz, puszczasz kolejną rundę i na przykład mówi ci, że jesteś w takim i takim świecie, tak i takie masz zadanie na przykład, albo co robisz. I wtedy mówisz, okej, otwieram portal, przechodzę do innego świata i nagle gra jest zupełnie inna, jakby nigdy nie przewidziałeś tego scenariusza, bo nie musiałeś go przewidywać. Pojawia się tylko wtedy problem, kiedy tak naprawdę gra się kończy. Tak. To znaczy, ja grałem przez 40 minut, poskakałem po światach i się znudziło. I znudziłem się. No dokładnie, bo nie ma celu, nie ma końca, nie ma spójności. Wszystko jest inne, bardzo ciekawe, ale jeśli co chwilę dostajemy coś nowego, co jest oderwane od dość mocno od poprzednich doświadczeń, no to dość szybko się nam to nudzi, bo nie widzimy w tym takiego większego celu. To nie jest właśnie takie proste. Stąd jest takie ciekawe. Okej, to w takim razie jakby myślę, że ostatnie pytanie, to dla mnie jako programisty pisanie gier, kodu, to jakby koszmar. Tyle rzeczy, o których trzeba pomyśleć pewnie tam, pewnie trochę matmy, na pewno bardzo dużo konieczności myślenia o performance, tak, czyli jak ten kod działa, jakby zarządzanie asetami, pamięcią, wymontowywanie rzeczy, jakby no, to jest duża doza inżynieringu tak naprawdę, jak gdzieś na to patrzę i jakby jak tu pomoże AI? W wieloraki sposób. Będę o tym mówił trochę na swoim module właśnie. Ale na szczęście nasze silniki gier aktualne najbardziej popularne, czy to Unity, czy to Unreal, mają albo otwarty kod, albo dobrą dokumentację. I dość dużo informacji jest w internecie. I da się zarówno przetrenować własną sieć, własny plugin AI, jak i zbudować, bazując na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie obsługi właśnie czatu GPT albo otwartość źródłowych modeli, w jaki sposób do nich mówić, żeby dobrze rozumiały rzeczy, czy też generowanie embeddingów, czy wektorowych baz danych. Całe jest takie spektrum rzeczy, które może sprawić, że nasza praca z silnikami gier będzie szybsza. Możemy bardzo dużo kontentu już teraz generować, głównie do prototypów, generować z poziomu AI i o tym, w jaki sposób sprawić, żeby sztuczna inteligencja pomogła nam tworzyć fajne gry, ale nas nie zastąpiła, tylko pomogła nam tworzyć właśnie fajne gry. Będę mówił na kursie, gdzie będziemy się starali
gdzie będziemy się starali, gdzie stworzymy plugin generujący sceny, skrypty, logikę, efekty właśnie z poziomu tekstu. C-Sharp. I w C++. Ale raczej w C-Sharp. No, no to nie mogę się doczekać. Chętnie już zobaczę, no bo dla mnie po prostu budowanie... Kiedyś chciałem... Zrobiłem sobie raz w życiu grę, bo chciałem nauczyć się jako programista frontendowy z początku, jak działa geolokalizacja. Więc zrobiłem sobie grę, gdzie mogłeś sobie wybrać trzy postacie, które po prostu tylko były, wiesz, asetem zmieniającym się. Jeden był magiem, drugi był łucznikiem, jeden był wojownikiem. Jakby gra była oparta o geolokalizację, bo zostało utworzone tam w erze jakby początków Pokémon Go. Wtedy po prostu uznałem, że a, fajny case, fajny feature, trzeba się nauczyć. No i jakby zrobienie tego, żeby to w ogóle było grywalne, no, to jakby ja spędziłem chyba z półtorej miesiąca i jakby testy tej gry odbywały się w nocy, na osiedlu nie było samochodu, można było wyjść i pobiegać z tymi potworami. Jakby to zupełnie, gdybym jeszcze tego nie pisał, to ta gra jest nudna, jakby, a ja włożyłem masę pracy. No. Jak zrobić, żeby tego typu gra w ogóle była ciekawa, dokładnie, zjadliwa i żebym nie chciał rzucić telefonem po 10 minutach. Dokładnie. Kurde, to dużo. No dobra, dokończymy ten etap i zobaczymy w takim razie, co przygotujesz w module. Na pewno powiem dużo. Zapraszamy na Mistrz AI. Będzie więcej. Super. Trzymajcie się.